Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj miał być filmik, ta druga część o tej konsoli Xbox, czy też Xbox One, ale ponieważ wróciłem do domu troszeczkę później, także już mi się nie chce przy niej grzebać. Słuchajcie, dzisiaj będzie druga część o czymś innym. Spróbujemy sobie sprawdzić ten dysk z tej konsoli, czy on jest sprawny, czy ma bug sektory i tak dalej. Bo motyw może być też taki, że nie można tego wykluczyć. Uszkodzony jest dysk, dlatego konsola może na przykład coś tam nie uruchamiać się. To jest jedna z opcji. Jeżeli tak by było, to by było chyba najpiękniej, jak sobie można by było tego wymarzyć w tym wypadku. Słuchajcie, do sprawdzania użyję aplikacji HDD Tune, którą już wam pokazuję. Słuchajcie, tutaj już jest odpalona, ale zanim zaczniemy robić jakieś tutaj zabawy, to słuchajcie, mam taką przejściówkę, podłączyłem sobie mój taki dysk Segata 250 giga, 5400 obrotów. No i chciałbym na przykład najpierw na tym dysku, w tym HDD Tune się pobawić. Powiem wam, że już, o Jezu, milion lat chyba tego programu nie używałem. Coś tam kiedyś się nim bawiłem. Wiadomo, jak to każdy użytkownik PC-ta czy tam laptopa, nie? Także sprawdźmy sobie najpierw tego Segaita. Zobaczmy, czy tutaj nam wykryje. Jest, wykrył nam 250 giga, to jest ten Segate. I tutaj, o kurde, co to jest? Jakieś błędy powyskakiwały już na samym początku. Airflow temperature, current 75 stopni? Niemożliwe. Dotykam go palcami, słuchajcie, tutaj ręką i nie czuję, żeby on się grzał jakoś nadmiernie. Jakaś ściema jest w ogóle. Rocketed sector count, warning. Tu nie wiem, o co chodzi. Current pending sector, dobra. Info. Tu mamy jakieś informacje. Firmware version, serial number, 5V. Czy tu można odczytać jakieś te informacje, które podaje ten program? 5V? Jest, ok, jest, jest. 5VC6, 5VC6. No zobaczcie, możemy nawet porównać, czy to jest faktycznie ta naklejka zgodna z tym, co jest wewnątrz. Standard SATA 2,6 3 giga coś tam bity chyba. UDMA mode 6 58 megabajtów na sekundę 5400. No ładnie pokazuje informacje, nie powiem, że nie. Jeżeli chodzi o health, no to tutaj już mamy jakieś tam, słuchajcie, no jest coś z temperaturą, pending sector i relocated sector count. Dobra, słuchajcie, error scan, quick scan znamy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w ogóle. O Jezu, słyszycie to? Ale dziwnie pracuje ten dysk. Nie wiem, czy to wychwyci ten mikrofon. Się grzeje? Nie, właśnie się nie grzeje zbytnio. Termowizji nawet nie ma tutaj sensu odpalać. Tu wiem, że są jakieś dziurki w tych dyskach. Takie, które chyba służą jakimś tam pewnym rzeczom. No dobra, quick scan pokazał nam niby, że jest ok, nie? Dobra, odłączam go od zasilania. Podpinam tego od Xboxa. Na chwilę usunę okienko. Słuchajcie, no będzie kwestia tylko wypięcia tej wtyczki tutaj. Czy ona jest coś przykręcona, czy co? Dobra, spróbuję ją jakoś wyciągnąć. Ale z tego, co widzę, to ona nie wyjdzie bez odkręcania chyba tych czterech tutaj śrubek. Także sami widzicie, jak to wygląda na tą chwilę obecną. Tym nie wykręcę.
Dobra, idę po odpowiedniego bita i spróbuję odkręcić ten dysk, bo inaczej się chyba tutaj nie dostanę do tego. Dobra, gdzie ten bit był? Z tego co pamiętam, to było chyba tutaj to. No i trafiłem za pierwszym razem. Dokładnie chodzi o tę dziesiątkę Torixa. Spróbujmy odkręcić to. O, bez problemu sobie radzi. Te 3 newtonu metry w wypadku tych wkrętaków do takiego czegoś spokojnie wystarczy. Dobra, dysk odkręcony. Gumowe są tutaj podkładki. Widzicie, jak fajnie to zaprojektowali, żeby te wibracje stały wygłuszone podczas pracy dysku. No, gdybyśmy zainstalowali, słuchajcie. A zobaczcie, jak to jest tutaj pokombinowane. Widzicie, jakbym mógł się szarpać. To jest, że trzymają tutaj takie dwa jakby. Tak, to jest zrobione w ten sposób, że to się nawet nie wypnie. Muszę następne 4 odkręcać, żeby zdjąć tutaj te mocowanie tego. No jak na razie ten kurde wkrętak elektryczny daje rady. Bez żadnego problemu sobie radzi z tymi śrubkami. Dobra, i słuchajcie, dopiero teraz, patrzcie się, ściągam to z tego. Muszę sobie wziąć tego podbijaka. Genialne to jest. Słuchajcie, dopiero to pozwala mi wyciągnąć tak naprawdę, jaki on jest cieniutki. Porównajmy sobie go z dyskiem z tym. No jest różnica i to spora. Ten jest o wiele grubszy w porównaniu do tego. No, taki laptopowy jest. Ten jest cieniusieńki, ja pierdzielę. Jestem w lekkim szoku. Dobra, teraz to mogę wyjąć. Zobaczcie, coś takiego. Zamiast tego podpinam, słuchajcie, to. Zobaczymy, czy ruszy. Powinno być. Ruszył. Coś mi tutaj w Windowsie wykryło. Sobie szybko uruchomię tylko. Tutaj podgląd. System update. O Jezu, ile dysków mi wykryło. Słuchajcie, komputer. Ten komputer. O kurde, system support, temp content, system update. Słuchajcie, ja się przełączę na przechwytywanie ekranu. Pulpit, ok. I patrzcie się na to, teraz odpalam tutaj. Zobaczcie, user content, system update. To jest mój dysk. Mamy tak o D, E, F, G, H. Ile tu jest tych? Zobaczmy sobie, czy on wejdzie w tę partycję. To jest Windows 11. Jest. Wszedł. Gdzieś tutaj pliki są. Nie wiem, co to jest za partycja. Dokładnie mówiąc. D. Zobaczymy. User content. Tu może być ciekawie. Ale tu są ten. Co to ma za rozszerzenie? Jakieś kurde liczby. Słuchajcie, jest tutaj. Dysk pracuje. Jak wchodzę w folder, to słyszę, jak głowica się rusza. User content, no nic tutaj nie zobaczymy. Chyba, że są jakieś programiki, które potrafią zrobić jakiś wgląd fajny w taki dysk. Controllers. Ciekawe rzeczy, nie? Sequence. Czy tu jest log zapisywania konsoli z rozruchu? Nie wiem, coś 26 jest. Sequence 26, 9 log. Zobaczmy sobie
Loga to jest 15.11, 15.12, 30, 21. Tu mamy chyba jakiś ten 25, 21, tak? Zobaczmy sobie szóstkę. ODD firmware update sequence 26. Font coś tam, coś tam. NVK is programmed. No ciekawe. Czy tu można gdzieś, kurde, w tych plikach. To był F. System update teraz. To mi nic nie powie. Zobaczymy sobie w B. To też nie. No i została ostatnia tutaj partycja. Ten folder jest pusty. Także jak widzicie, wykryło, słuchajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, słuchajcie, nowych dysków. To tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię. No to teraz przejdźmy sobie do czego? Do przetestowania HDD Tune. Czyli tak, o, włączymy sobie go. Teraz tutaj wybiorę, słuchajcie. Muszę chyba tutaj odświeżyć. Gdzie tu jest odśwież? Refresh, coś takiego. Dobra, bo wyjdę na chwilkę. Uruchomię jeszcze raz. Dobra. Zaraz się uruchomi. No co jest? Aha, chyba nie tutaj. Chyba nie to. Dobra, jest. Jeszcze sobie tylko coś zerknę. Okej, dobrze jest. Teraz tak, oddajemy info, to jest Intel, to jest mój, i tutaj mamy teraz ST500VT, to jest ten dysk. Słuchajcie, info. Tu mamy te partycje. User content. Nie da się wejść z poziomu tej aplikacji. Niech zobaczę, jak to będzie wyglądało. Dobra. To tak, o, w informacjach mamy takie wersje. Firmware version jest 001 MBC1. Tutaj serial number. Zobaczmy sobie, czy się zgadza. Zgadza się, ok. XP1. Pojemność. Buffer 512, SATA 3, 86. No dokładnie taki sam dysk jak tamten Seagate'a. Też. Te parametry. Health. Słuchajcie, zobaczmy sobie tutaj. Wow! Dysk jest. Jak widać, tutaj bez żadnych błędów. Czyli nawet dobrze. Error scan. Damy sobie quick. O kurde, no, mieli teraz. Jak na czerwono wyskoczy coś, to znaczy, że coś będzie nie tak, ale podejrzewam, że ten dysk będzie też sprawny. Czyli to raczej nie jest kwestia uszkodzonego dysku, jeżeli chodzi o tą konsolę. Następnym etapem, słuchajcie, będzie, bo jest taki patent, nie mam zasilacza do tego Xboxa i będę próbował wykombinować w ten sposób, że spróbuję się podłączyć zasilaczem ATX do płyty głównej i wtedy, słuchajcie, ją uruchomić. Spróbować ją uruchomić, ale to dopiero muszę sobie znaleźć odpowiednie informacje, które pozwolą mi na stuprocentową pewność, żeby tam nic nie spieprzyć. Słuchajcie, z takich szybki skan, no wszystko pokazał na zielono, tak? Nie będę tutaj robił powolnego, bo pewnie by to trwało nie wiadomo ile. Ale wstępna taka diagnoza tego dysku.
mówi nam, że on jest sprawny. Health status jest ok. Następna ten update. Benchmarki jakieś mamy, disk monitor. Error scan to jest to, random access. Dobra, nie będę go męczył. Wyjdę sobie z tego programiku. Jak widzieliście, dysk jest wykrywany, działa. Raczej tutaj nie podejrzewałbym tego dysku, szczerze mówiąc. 500 giga, słuchajcie. Fajnie. Spróbowałbym teraz co? Spróbowałbym teraz włożyć z powrotem to. Chcę to złożyć, tak żeby potem móc to podłączyć. Teraz, tak jak to oni tutaj sobie wymyślili, sobie umieszczę w tym. Przykręcę te śrubki, co były. Jedna. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej sytuacji. No podejrzewam, że dysk jest sprawny, nie? Raczej tutaj problemu by nie było. Co było widać nawet po rozbiórce, że to nie jest problem dysku. Tylko tam po prostu, tak jak już mówiłem wcześniej, doszło do zalania prawdopodobnie. Konsola leżała sobie, pyk, poszło zalanko. Teraz którą stroną to było zamontowane? Czy to jest jakaś różnica? Tu mamy dwie, tu jedną. No dobra, zaufajmy, że to było w ten sposób. Tak o. Że tutaj jest tak, nie ma tej drugiej poprzeczki jakby. Tu są te dwie, a tu na górze już nie ma. Od tej strony sobie potem luknę na przebitki. Zobaczę, jak to dokładnie było, a jak źle, to poprawię. Tak, na pewno dobrze to wkręciłem w to. Ma się tak ta guma jakby zwinąć pod tą śrubką? Dobrze, one tu były wkręcone, no. Innej metody nie ma. Ale zobaczcie, jak ona się, ta śrubka, będzie wkręcała, co się z tą gumą dzieje. Widzicie to? No jest, amortyzacja taka fajna. Nie będę kręcił jakoś mocno na chama śrubek, bo i tak pewnie coś jeszcze tutaj będę robił. Ale śmieszne to jest. Nawet tego nie zauważyłem, czy tak przy odkręcaniu też było dziwnie. Dobra, niech będzie. I co, jest tu jakaś amortyzacja? No coś tam jest. Coś to sprężynuje tutaj delikatnie. Dobra, słuchajcie, dysk, jak widzieliście, tak na szybko wykrywany jest. Nie ma jakichś problemów przy testowaniu HD Tunem. Oczywiście pełny test powinienem zrobić w ten sposób, że nie quick, tylko normalnie. Ale to może już nie dzisiaj, już mi się nie chce, jest godzina 20:29, chcę sobie troszeczkę odpocząć, jutro święto zmarłych, także wiecie, o co chodzi. I powiem wam tak, słuchajcie, jeszcze jeden bonus na koniec, tylko zapauzuję, pójdę po tą rzecz, pokażę wam, co niedługo będzie za nowy filmik, o czym. Słuchajcie, przed wami Samsung Galaxy S20 Plus, wypowiem wam, kupiony na Oliksie. Ceny nie będę zdradzał. Dokupiłem do niego, słuchajcie, tackę SIM. Właśnie, nie zamazałem danych. Dobra, słuchajcie, potem to zamarzę i tak w edytorze. Słuchajcie, tacka SIM, to sobie rozpakujmy jako bonus tego filmiku.
Jak ktoś dotarł do tego, to będzie widział. No, tacko, wypadaj mi tutaj. Jest paragon, ale tacka, o jest. Jest taceńka, pięknie. Tacka jest w ten sposób zrobiona, że ma albo dwie karty SIM, albo karta SIM i microSD karta. Natomiast niektóre są takie tacki, że mają 3 na raz. Ja 50 Samsung ma coś takiego. Więc słuchajcie, zobaczmy sobie, czy to będzie pasowało pod kolor. Pod kolor. Udało mi się. Udało mi się. Tylko teraz kwestia, aha, dobrą stroną wkładam. No, teraz elegancko weszło. Słuchajcie, tacka pięknie włożona, czyli będzie można symki, słuchajcie, sobie wkładać. Jak widzicie, telefon jest uszkodzony, popękany ma ekran, ale powiem wam szczerze, że tego w ogóle nie widzę, jak użytkuję go, odblokuję sobie go. I co mnie w tym telefonie rozwaliło? Genialny ekran. Słuchajcie, aparat, wideo. Zobaczcie, jakie są tryby. 8K, 4K. Po prostu czacha dymi. Za tą kasę, co ja go kupiłem, to jestem tak zadowolony z tego, że ja pierdzielę, plecki popękane. I słuchajcie, zamówiłem plecki, żeby je sobie wymienić na ładne. Tylko będzie wtedy ekran z przodu szpecił ten telefon tak naprawdę. Naprawdę, mi to nie przeszkadza. Powiem wam, dotyk wszystko działa w każdym miejscu. Także ja troszeczkę ten telefon podbiję na wyglądzie, żeby on się lepiej prezentował. No i spróbujemy sobie te plecki wymienić. Ale to nie w tym filmiku. Jakiś zrobię osobny. O kurde, jak zapakowane, jakieś tekturki tutaj. Korek, czy co to jest? Jakaś tektura. Folią, kurde, tą taśmą sklejone. Słuchajcie, plecki, wziąłem czarne. Nie wziąłem pod kolor tego, tylko wziąłem czarne, ponieważ podobają mi się bardziej. I powiem wam, że zaraz zobaczymy, jaki to będzie wygląd. Jakość. Słuchajcie, plecki do Samsunga. Wow. Jest ok. Ładnie jest. Kurde, no na pewno będzie ładniej niż to. Zobaczcie. Jak je założę. Będzie wyglądał czadersko. Będzie taki przeplatany, tak? Czarny, niebieski i czarny. Taka kanapka będzie w sumie. Ale fajnie to będzie wyglądało. Wręcz powiem wam, genialnie. Tutaj ta szybka od obiektywów nie jest uszkodzona. Naprawdę robi świetne zdjęcia ten telefon. 12 giga ma RAMu, pamięci. Ja byłem w szoku. No, jestem dalej w szoku w ogóle. No, to jest chyba mój najlepszy telefon, jaki w życiu miałem. Nie ma co ukrywać. S20 Plus, wersja 5G, słuchajcie. Także mistrzostwo świata. Jedyny tutaj minus dla mnie to nie ma wejścia słuchawkowego. Trzeba podłączać słuchawki po tym właśnie USB-C-ku. I co wam powiem, no świetny telefonik. Cały czas się nim teraz bawię, poinstalowałem sobie tutaj aplikację, konto swoje założyłem. No mówię, zdjęcia robi fenomenalne. Kamerka działa i co jest najlepsze, ja jeszcze go nie podłączałem do OBS-a. Port działa, działa mi kamera termowizyjna na tym telefoniku. Także już jest coś pięknego, mogę termowizję podłączyć. I wszystko bangla, nie jak w A50, że coś z tym portem USB, czy tam nie wiem, co tam w ogóle jest zepsute. Czy ta płyta faktycznie jest, tak jak niektórzy pisali, nieoryginalna i po prostu jakiś tam błąd powoduje, czy może taśma, czy płyta. Cholera wie, nie chce mi się przy tym siedzieć tak naprawdę. Także telefon zacny, 12 giga, 8K, aparat, filmy. NFC, wiadomo. No i mówię. Teraz jak sobie wymienię te plecki, zastanawiam się, czy ciężko by było je tutaj teraz
poodklejać, ale to zrobię w ten sposób, że położę sobie na rozgrzany stół od Endera, ustawię, nie wiem, 80 stopni. To jest coś pięknego. Drukarka 3D posłuży jako taki preheater, coś takiego. Tak, no to się powinno mówić. Położę sobie go, niech poleży 5 minut, on się rozgrzeje tutaj. Ten klej zmięknie, wezmę kosteczkę, odlepię to. Wezmę tutaj. Tutaj jest klej. Jest taka jakby klejąca uszczelka. Tu nawet jeszcze coś zostało. Nie wiem, co to jest, jakaś podklejka czy guma? No jakaś podklejka chyba. Ale w stanie zarąbistym jest. Tylko opalcowanie będzie widać. To jest taki materiał chyba jak w tych konsolach PS3-kach, że palcowanie widać. No, widać, widać. No ale mówię, czarna. Ładnie będzie ten telefon wyglądał. Gdyby jeszcze ten ekran nie miał tak potłuczony, to już by był full wypas. To jest naprawdę świetny telefon. Jak na dzisiejsze czasy, to jeszcze daje rady. A na pewno lepszy jest niż ten A50, tak? Także mówię, jak go podłączę, słuchajcie, do OBS-a i jak będzie tam do wyboru 4K i to będzie jakoś hulało w miarę płynnie, bo nie wiem, czy pociągnie po prostu mój laptop 4K, to będzie coś pięknego. Mi wystarczy tak naprawdę na razie Full HD. Teraz jest skręcone, słuchajcie, z iPhone'a 6, który jest połączony przez Wi-Fi, to nie idzie przez kabel. Przez kabel był jeszcze szybszy był obraz. Także iPhone 6, jak niektórzy wiedzą, to już jest prehistoria, stary telefon, już Apple o nim zapomniało. A jak widać, ładnie kręci ten obraz po Wi-Fi. Nie ma tutaj tragedii. Jak sobie poradzi A20 Plus? Czy lepiej na przykład niż S10 Plus? Właśnie, bo jeszcze tak się zastanawiam, czy on będzie ładniej pokazywał ten obraz niż, co pamiętacie, kiedyś miałem S10 Plusa do testów, który sprawdził się w roli kamerki rewelacyjnie. Także zobaczymy, czy sobie ten poradzi. Tyle, że nie pamiętam, czy ten S10 Plus miał też 8K, czy tylko 4K. Ale chyba 4K. Także S20 Plus powinien być jeszcze lepszy. To tyle w tym filmiku. Trochę tak poprzeplatane z dyskiem od Xboxa. Napiszcie też w komentarzu, co o tym sądzicie. Dalsza część, tak jak mówiłem, będzie już niebawem. I wtedy sobie tą płytę popatrzymy, nie? Tak jak obiecałem. Także trzymajcie się. Pozdrawiam.